Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Codzienna modlitwa ofiarowania się Najświętszemu obliczu Pana Jezusa. Najświętsze oblicze Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj zawsze na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie, także w godzinie śmierci. Amen. Akty uwielbienia. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze Jezusa. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w majestacie i piękności. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze przemienione na taborze. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w trudach apostolskich. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w krwawym pocie przekonaniu. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w upokorzeniach podczas męki. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze
w chwale zmartwychwstania. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w blasku wiecznej chwały. Akty ofiarowania. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci w niepokalanym sercu Maryi Najświętsze Oblicze Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i otwarcie nieba duszom w czyśćcu cierpiącym, na złagodzenie Twojego gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie miłosierdzia. O Jezu, dobry Jezu, którego nieskończona miłość stworzyła i odkupiła ten świat i pragnie go zbawić, przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla triumfu Twego panowania miłości na ziemi. W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie na służbę dla Ciebie. Nosić będę w sobie duchowy wizerunek Twego boskiego oblicza, błagając Ciebie, abyś ożywił we wszystkich duszach rysy Twego boskiego oblicza. O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj apostołów czasów ostatecznych, nowych apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj na cały świat zdroje Twojej miłosiernej miłości, która pochłaniając i niszcząc zło, przygotuje świat na Twoje ostateczne przyjście w chwale, a ludzkie serca, napełnione miłosierdziem, odbiją jasność słońca, które nie doznaje zachodu. Jezu, jedyna miłości serca moje.
wezwanie, pocieszycielu dusz naszych, jedyna pociechu smutnej duszy mojej, światło światłości, Duchu Święty, proszę Cię przez niepojętą dobroć Twoją, przyjdź do serca mego i łaską Twoją oczyść je, zapal w nim miłość boską i oświeć je, ażeby w rozpamiętywaniu prawd Twoich wiecznych wszystkie swoje błędy poznało i powstało z nich skutecznie. Najświętsza Panno Maryjo i Święty Józefie, błagam Was o przyczynę za mną i opiekę. Kilka słów wprowadzenia ogólnego do tej sesji o osobie Jezusa według Ewangelii Świętego Jana. Jest to już czwarta sesja, czwarte skupienie z tego cyklu, który dotyka osoby czy oblicza Jezusa u poszczególnych ewangelistów. Poprzednie 3 lata były Ewangelie synoptyczne po kolei. Na ten rok został nam święty Jan. Jest to jak zawsze próba przybliżenia go, czyli osoby Jezusa, z dwóch perspektyw. Z jednej strony jego człowieczeństwa, z drugiej jego bóstwa. Dotykamy tylko pewnych wybranych tematów. Staramy się szukać z jednej strony specyfiki w konkretnej Ewangelii, ale z drugiej strony także nie pomijamy tego, co może być wspólne dla ewangelistów, a co jest dla nas ważne. I jeszcze raz przypominam, jak już to było powiedziane podczas Eucharystii, tutaj nie chodzi o jakieś naukowe poznanie. To nie jest wykład z teologii biblijnej. Chodzi raczej o to, by jakoś bardziej się zachęcić, zapalić do tego, by Ewangelie stawały się w naszym życiu żywe. Jest to zaproszenie do modlitwy, do kontemplacji oblicza Jezusa, do wchodzenia w Nim w żywą relację, wychodząc od kart Ewangelii. I przypomnijmy to, cośmy mówili już na poprzednich razach, że święty Hieronim napisał, że nieznajomość Pisma to nieznajomość samego Chrystusa. Tak już pisał ten wybitny ojciec Kościoła. Kto nie zna Pisma Świętego, nie zna osoby Jezusa. Jan Paweł II, wychodząc z tego tekstu świętego Hieronima, pisze tak w Novo Millenio Ineunte, w tym liście na trzecie tysiąclecie. Kontemplacja oblicza Chrystusa winna czerpać inspirację z tego, co mówi o nim Pismo Święte. Zachowując więź z Pismem Świętym, otwieramy się na działanie Ducha, z którego teksty biblijne biorą początek, a zarazem na świadectwo apostołów, którzy bezpośrednio zetknęli się z Chrystusem, Słowem Życia. Widzieli Go na własne oczy, słyszeli własnymi uszami, dotykali rękoma. To mówi Jan Paweł II. Czyli wejście w Słowo Boże, w Pismo Święte, w Ewangelię, jest w tym samym duchu, który go pisał. Czyli w Duchu Świętym. Ten duch, który natchnął autorów, ma także nas prowadzić. Wtedy staje się to modlitwa, a nie studium naukowe Pisma Świętego. Czyli my się nie możemy na modlitwie, na kontemplacji, medytacji pytać, co autor chciał powiedzieć. To nie jest filologia. My chcemy, żeby autor nam to sam wytłumaczył. Autor Boży, Duch Święty. Żeby ten, który tchnął w ewangelistów, tchnął także w nas. I tylko wtedy jest to naprawdę modlitwa, jest ona żywa i skuteczna, jest przemieniająca nasze serce. Inaczej możemy zdobyć dużo wiedzy, a życie się w ogóle nie zmieni. Potrzebny jest kontakt ze Słowem w tym duchu, który go pisał, w Duchu Świętym. Ewangelia to nie jest tylko zwykła biografia Jezusa z Nazaretu. Gdyby to była biografia, to starałaby się jak najwięcej materiału zebrać o różnych etapach jego życia. Natomiast o 30 latach życia jego prawie w ogóle nic nie wiemy. Jan nic nie pisze. A za to dużo wiemy o ostatnich dniach jego życia przed śmiercią krzyżową i o tym, co się zdarzyło w tych 40 dni po zmartwychwstaniu.
czyli jest to nieproporcjonalnie, jeśli chodzi o czas pozostałych wydarzeń. I całe szczęście, że w czasach Pana Jezusa nie było jeszcze takiej techniki jak dzisiaj. Pan Jezus nie miał nagrywarek, nie ponagrywali tego wszystkiego, co powiedział, bo byśmy tego nie zdążyli przesłuchać, a co dopiero wprowadzić w życie. Wybrali trochę materiału na 4 Ewangelie i to wystarczy. Tylko, żeby się to stało dla nas żywe i skuteczne. Pan Jezus wiedział, kiedy się wcielić. Przed rozwojem tej techniki mass mediów. Słowo Ewangelia znaczy po prostu dobra nowina. Jest to ta dobra nowina, którą Jezus przyniósł ludzkości o tym, że uwalnia ich od grzechu, że uwalnia nas od grzechu przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. I to jest najważniejsze. Dlatego na tym ewangeliści najbardziej się skupiają. I przez 30 lat po wniebowstąpieniu Pana Jezusa dobra nowina była głoszona ustnie. Ewangelia o nim była przepowiadana, nie jeszcze pisana. Pierwsze pokolenie nie czytało, tylko słuchało. Już wtedy się tworzyła żywa tradycja, z której dopiero Ewangelie wyrosły. Zaczęto zbierać materiały o Jezusie, o Jego czynach, o Jego słowach i ten materiał przekazywany ustnie w pewnym momencie w kilku ośrodkach chrześcijaństwa został zebrany jako Ewangelia. I po śmierci apostołów, którzy już nie mogli głosić jako bezpośredni świadkowie, to stało się dla nas najważniejsze. Ich przekaz naocznych świadków działalności i nauczania Jezusa. Kryterium wyboru materiałów przez ewangelistów nie jest jasne. Nie zawsze jest oczywiste, czemu jeden wybrał to, a inny tamto. Te trzy wcześniejsze Ewangelie, tak zwane synoptyczne, mają dużo wspólnego materiału. Natomiast Jan różni się od nich zasadniczo i materiałem, i podejściem. Ale dzięki temu, że mamy poczwórny materiał, możemy mieć pełniejszy obraz życia Jezusa. Każdy z portretów Jezusa rysuje pewne Jego charakterystyki, pewne ważne rzeczy, które były dla adresatów tych Ewangelii. One były pisane do konkretnych osób. Dlatego jeden ewangelista podkreślał jedne rzeczy, inny drugie. I my spróbujemy w tym spotkaniu obecnym wychwycić te ważne rzeczy, które przekazuje Jan o osobie Jezusa. Autor Ewangelii nazywa sam siebie uczniem, którego Jezus miłował. Niektórzy dyskutują, czy to był Jan, niektórzy mówią, że to był Łazarz, ale tradycja od lat uważa, że Jan apostoł, autor 4 Ewangelii, to jest ten umiłowany uczeń. Żaden inny ewangelista tak go nie nazywał. Nawet Mateusz, który był w tej grupie 12. Jan sam siebie tak nazwał, bo tak się czuł, że jest umiłowanym uczniem Jezusa. Zazwyczaj się sądzi, że Ewangelia Jana jest pisana dużo później niż pozostałe trzy Ewangelie, że już pod koniec pierwszego wieku. Chociaż są i tacy obecnie komentatorzy, którzy uważają, że mogła już być około 60 roku napisana, czyli mniej więcej podobnie jak poprzednio. To nam do zbawienia potrzebne nie jest, kiedy była tak do końca napisana. Do zbawienia jest nam potrzebne przyjęcie i przeżywanie. Jan, podobnie jak jego ojciec Zebedeusz i brat Jakub, był rybakiem. I zanim go Jezus powołał, był uczniem Jana Chrzciciela. Razem ze swoim bratem Jakubem, już żeśmy to wspominali, byli nazwani przez Jezusa Boanerges, to znaczy synowie gromu, ze względu na ich charakter, gwałtowny charakter. Czyli Jan, choć kontemplatyk, choć spoczywał na piersi Pana Jezusa w wieczerniku, to nie są ciepłe kluchy. To jest syn gromu. Pan Jezus ma prawo powoływać sobie synów gromu, a nie ciepłe kluchy. A synowie gromu mają prawo położyć głowę na piersi Pana Jezusa i czuć się umiłowanymi uczniami, żeby nie było wątpliwości. Żebyśmy nie mieszali tutaj sentymentalizmu do Ewangelii.
tylko ją odczytywali w pełni. I Jan razem ze swoim bratem Jakubem i z Piotrem byli szczególnie bliscy Jezusowi. On ich zabierał na różne rzeczy, na które nie zabierał innych. Kiedy wskrzeszał córkę Jaira, ta trójka była. Kiedy był na górze Tabor przemienienia, ta trójka była. Kiedy potrzebował kogoś blisko na modlitwie w Ogrodzie Oliwnym, ta trójka spała w pobliżu. Pozostali uczniowie dalej spali. Ci spali blisko. To on w czasie ostatniej wieczerzy był tak blisko i to on był pod krzyżem, któremu Jezus zlecił opiekę nad matką, a jego polecił matce. Kiedy Jezus wstąpił do nieba, Piotr i Jan często razem przebywali. Stali się razem zwierzchnikami Kościoła w Jerozolimie. Piotr był papieżem, ale Jan był u boku. Kiedy była zewangelizowana Samaria przez Filipa, to poszedł Piotr z Janem we dwóch. I Jan był w Jerozolimie jeszcze przynajmniej 14 lat po nawróceniu się świętego Pawła. Niedawno ten tekst był czytany podczas liturgii. I tradycja uważa, że Jan resztę swojego życia spędził w Efezie, gdzie miałby się także opiekować Maryją. Jeśli to on napisał Apokalipsę, to jeszcze był w końcu wygnany na wyspę Patmos. Natomiast to, co jest ważne, to Ewangelia Jana została napisana po to, aby szerzyć wiarę wśród ludzi. Tak on to sam określa. Intencją jego jest zwrócenie uwagi czytelnika na wiarę. Pisze, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Abyście wierzyli. Jan się zwraca w liczbie mnogiej. I abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Kiedy Jan się tak zwraca, to myśli z jednej strony o adresatach swej Ewangelii. To już jest drugie pokolenie chrześcijan. Ale myśli także i o kolejnych czytelnikach, a przynajmniej Pan Bóg, kiedy to natchnął, to już myślał i o nas. Też jest po to, abyśmy uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, namaszczonym, Synem Boga. I abyśmy z tej wiary mieli życie wieczne. Ktoś to policzył, że publiczna działalność Jezusa na ziemi od chrztu w Jordanie do wniebowstąpienia trwała 3,5 roku, czyli 1260 dni. I z tego wszystkiego, co Jezus wtedy powiedział i uczynił, Jan wybrał słowa i czyny, które razem zawierają 29 dni. Z tych 1260. Czyli jest to tylko cząstka tego, co Jezus przeżył, co nauczył. Ale ta cząstka jest wystarczająca, abyśmy uwierzyli i mieli życie wieczne. I po to została przekazana. Oblicze boskie, Zbawce naszego, zarzaka świata, strasznie zranione, żeś synów ludzkich najpiękniejszego.
Akt uwielbienia nazwany złotą strzałą. Niech będzie na wieki chwalona, błogosławiona, czczona, wielbiona, najświętsza, najczcigodniejsza, najchwalebniejsza, niepojęte, niewymowne imię Boże w niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk boskich, i przez najświętsze serce Pana Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Amen. Akt ofiarowania. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajdroższe oblicze Zbawiciela. Wejrzyj na Jego rany, a zmiłuj się nade mną i nad całym światem. Napełnij nas świętym pokojem oraz racz mi udzielić tej łaski, o którą Cię proszę przez serce Jezusa, najmilszego Syna Twego. Ofiaruję Ci, powtórę, boskie oblicze na cześć i chwałę Twojego świętego imienia i na zbawienie całego świata. Westchnienie. Pozdrawiam, czczę i miłuję oblicze Twe, o Jezu mój kochany,
prawdziwy wizerunku Boga żywego. Wpatruję się w Ciebie całą siłą duszy mojej i błagam najpokorniej, wyciśnij w niej na nowo Twój boski obraz. Dobry Jezu, ukryj nas w Twym obliczu świętym, aby ono było nam wieżą i fortecą niezwyciężoną przeciw naszym nieprzyjaciołom. Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam, i niech rozświeci oblicze swe nad nami. Módlmy się. O najłaskawszy Jezu, Tyś powiedział, że prośby nasze przyjmiesz łaskawie. Daj nam taką wiarę, która wszystko otrzymuje, i sam racz dopełnić tego, czego nam w wierze nie dostaje. Przez Twoją nieskończoną miłość użycz nam nie tylko łask potrzebnych, ale i wszystkich tych, których od Twej nieskończonej dobroci spodziewać się możemy, abyśmy Cię wiecznie uwielbiać mogli. Amen. Litania do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa. Chwałą i pięknością w dzień zmartwychwstania.
przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i majestacie. Zmiłuj się nad nami, Najświętsze Oblicze, które sprawiedliwych napełniać będziesz wieczną radością. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który płacisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który płacisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Okaż nam, Panie, oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Boże, abyśmy czcząc oblicze Chrystusa, znieważone w czasie męki naszymi grzechami, mogli je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do Najświętszego Oblicza. O uwielbione oblicze Jezusa, jedyna piękności, która zachwyca me serce, racz wyryć we mnie boskie swe podobieństwo, abyś patrząc na duszę Twej oblubienicy, samo siebie oglądać mogło. O mój umiłowany, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie. Amen. Ofiarowanie się Najświętszemu Obliczu. O czci najgodniejsze oblicze Jezusa, ponieważ raczyłeś wybrać dusze nasze, aby się im oddać
i my chcemy je Tobie poświęcić. Zdaje się nam, jakobyśmy słyszały Cię, o Jezu, mówiącego do nas. Otwórzcie, siostry, otwórzcie, ukochane oblubienice moje, bo oblicze moje okryte jest rosą, włosy mokre od kropli nocy. Dusze nasze zrozumiały mowę Twej miłości. Pragniemy otrzeć oblicze Twoje i pocieszać Cię za obojętność grzeszników, dla których jesteś wciąż jeszcze jakoby zakryty, uważany za godnego wzgardy. O oblicze, piękniejsze nad lilie i róże wiosenne, Tyś się nie zakryło przed nami, łzy przesłaniające boskie Twe oczy. Zdają się nam najcudowniejszymi brylantami, za których cenę odkupimy dusze naszych braci. Z ust Twych ukochanych słyszymy skargę miłości. Rozumiemy, że pragnienie, które Cię trawi, jest pragnieniem miłości i chciałybyśmy mieć miłość nieskończoną, by móc je ugasić. Najukochańszy oblubieńcze dusz naszych, gdybyśmy posiadały miłość wszystkich serc, oddałybyśmy ją Tobie. Daj nam więc tę miłość i przyjdź ugasić Twe pragnienie w sercach Twych małych oblubienic. Dusz, o Panie, dusz nam potrzeba, zwłaszcza dusz apostołów i męczenników, abyśmy za ich pośrednictwem rozpaliły Twą miłością całe rzesze biednych grzeszników. Przenajdroższe oblicze, Ty nam dasz tę łaskę, zapominając o wygnaniu naszym nad brzegami rzek Babilonu. Śpiewać będziemy najcudowniejsze pieśni. Mm.